Witajcie, z tej strony Kamil Augustyn z kanału Inna Medycyna. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o testosteronie, jak podnieść poziom testosteronu i jak go utrzymać na bardzo wysokim poziomie. Jak wiecie, duża część naszego zdrowia jest zależna właśnie od gospodarki hormonalnej. I w przypadku facetów bardzo, ale to bardzo ważnym hormonem jest właśnie testosteron. Też żadnym odkryciem Ameryki nie będzie dla Was, jeśli powiem Wam, że poziom testosteronu z wiekiem spada. Na początku wiadomo, jeśli jesteśmy dzieckiem, on będzie rósł do 25 roku życia, myślę spokojnie. Jednak później ten poziom znacząco spada. Dzisiejsze czasy i to, co jemy oraz środowisko, w jakim żyjemy oraz to, nawet jaką pracę mamy, czyli mówię tutaj o pracy głównie siedzącej, nie wymagającej wysiłku fizycznego, te wszystkie czynniki sprawiają, że coraz ciężej jest utrzymać testosteron na wysokim poziomie. A jeśli tego testosteronu będzie nam brakować, my będziemy się bardzo źle czuć, będziemy mieli depresję, będziemy bardzo źle wyglądać i również będziemy chorować. Tu oczywiście odcinek odnosi się głównie do mężczyzn, ale panie, zostańcie z nami, bo bardzo możliwe, że możecie swoim partnerom bardzo mocno pomóc. Wskażę w tym odcinku, co robić oraz czego nie robić, aby utrzymać wysoki poziom testosteronu. Oczywiście weźmiemy pod lupę różną suplementację na podbicie poziomu testosteronu. Nie będziemy tutaj mówić o kłuciu tyłka. Oraz powiemy sobie, czym jest testosteron oraz skąd on się bierze, tak abyście mogli zrozumieć, jak działają Wasze hormony i jakie czynności, bo teraz podkreślam, nawet jakie zachowania czy czynności mogą prowadzić do jego spadków lub wzrostów. Na wstępie zachęcam do subskrybowania tego kanału, dawania łapek w górę, jeśli ten film Wam się podobał i oczywiście komentowania, jeśli macie jakieś pytania, bo komentarze czytamy i bardzo chętnie na nie odpowiemy lub nagramy dodatkowe odcinki, jeśli mielibyście jakieś pytania. Jeśli uważasz jednak, że mówię na przykład za wolno, jak sobie wejdziesz na YouTube'a, masz tam takie koło zębate, możesz sobie wejść w koło zębate i ustawić prędkość odtwarzania tego filmu troszkę szybciej, tak aby się go szybciej oglądało. Także taka opcja jest, polecam również z niej korzystać. Wielokrotnie w tym odcinku będę wspominał o badaniach i te badania możecie zobaczyć sobie w opisie. Linki do badań, o których wspominam, są w opisie, więc jeśli chcecie je sobie przejrzeć lub przeanalizować, to wejdźcie sobie w opis i możecie sobie je poczytać. Jak słyszymy testosteron, to oczywiście kojarzy nam się on z facetami. I faktycznie tak jest, u facetów będzie to kluczowy hormon. Jednak kobiety również mają testosteron, jednak jest mniej ważny niż faktycznie u facetów. Mało tego, jak słyszymy testosteron, to kojarzy nam się to ze sterydami, kojarzy nam się to z tymi wielkimi panami na siłowniach i kojarzy nam się to właśnie z sylwetką i z masą mięśniową. Jednak testosteron odpowiada za wiele innych rzeczy. I faktycznie tak jest, że im więcej będziemy mieli testosteronu, tym będzie nam łatwiej nabrać masy mięśniowej, tym będą nam się kształtować bardziej takie cechy męskie. Testosteron też również będzie nam się kojarzył z byciem właśnie takim alfa. I faktycznie tak jest, że osoby z wyższym poziomem testosteronu zachowują się jak tacy prawdziwi mężczyźni. Braki testosteronu lub jego niski poziom może powodować spadki libido, gorsze samopoczucie, zanikanie masy mięśniowej, problemy z sercem, a nawet osteoporozę. Oczywiście, kiedy mamy bardzo niski testosteron, też nie będzie nam się chciało walczyć o swoje, nie będziemy mieli tej werwy życiowej i nie będziemy chcieli gonić za nowymi rzeczami czy za sukcesem. Za te rzeczy właśnie odpowiedzialny jest testosteron, a jego braki będą wpływały później na cały nasz organizm, bo kiedy my nie będziemy mieli werwy, nie będzie nam się chciało walczyć, będziemy osłabieni, na tym będzie cierpiał również cały nasz organizm i cała gospodarka hormonalna i zaczyna się później fala problemów. Wszystko w organizmie jest ze sobą połączone, więc chcemy zadbać o cały organizm, o całą gospodarkę hormonalną, nie tylko o jeden hormon czy o jeden czynnik, tylko chcemy zadbać o wszystko tak, aby nasz organizm działał w symbiozie. Jednak chciałbym Wam zaznaczyć, czym tak naprawdę jest testosteron i jaką ma on korelację z dopaminą. Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem, o którym pewnie słyszeliście, który powoduje to, że czujemy się bardzo, bardzo zmotywowani. I często jak oglądamy filmiki na YouTubie, to widzimy właśnie temat dopaminy, jak podnieść poziom dopaminy, jak utrzymać poziom dopaminy, jak narkotyki lub różne używki, czy to kawa, czy słodycze wpływają na poziom dopaminy. Jednak mało kto mówi tutaj o testosteronie, który jest właśnie bardzo tutaj
kluczowy i jest bardzo mocno skorelowany właśnie z poziomem dopaminy. Co tak naprawdę robi testosteron? Testosteron sprawia, że trudne rzeczy i prawdziwie mocny i trudny wysiłek stają się dla nas przyjemne. I to jest bardzo kluczowy temat i można powiedzieć, że ten hormon utrzymał nas właśnie ewolucyjnie i sprawił, że ludzie rozwinęli się i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I to jest bardzo ważne, żeby to w tym momencie zaznaczyć, bo każdy człowiek i każde zwierzę z natury jest leniwe, bo my mamy oszczędzać energię na przykład ucieczkę czy na trudniejsze sytuacje, więc każdy z natury jest leniwy. Jednak ten hormon, czyli testosteron, sprawiał, że te ciężkie, trudne, prawdziwie trudne rzeczy i ten wysiłek stawał się dla nas przyjemny. No bo przecież co jest przyjemnego w chodzeniu na siłownię i wyciskaniu tych ciężarów? To przecież boli, tak? Jednak właśnie testosteron sprawia, że czujemy z tego satysfakcję i przyjemność. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć właśnie czym tak naprawdę dla nas jest testosteron i co on powoduje. I ten hormon sprawił, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, że ewolucyjnie przetrwaliśmy i się właśnie rozwijaliśmy, ponieważ głównie mężczyźni pracowali bardzo ciężko na jakiś cel i odczuwali z tego satysfakcję i przyjemność. Oczywiście oprócz tego ma również wiele funkcji, czyli właśnie kształtowanie naszych cech płciowych czy reprodukcja. Testosteron głównie produkowany jest w jądrach, jednak jest jakaś część tego testosteronu również produkowana w nadnerczach. Bardzo ważne jest też wspomnieć, skąd się ten testosteron bierze. Testosteron głównie produkowany jest właśnie z cholesterolu. W dużym skrócie, bo w to jeszcze później wchodzi taki hormon jak pregnenolon, który jest ojcem czy matką wszystkich hormonów. Jednak w skrócie możemy powiedzieć, że właśnie testosteron jest produkowany z cholesterolu. I kortyzol również jest produkowany właśnie z cholesterolu. Dlatego tak często się mówi o tym, że jak się będziesz stresować, to będzie dochodzić do kradzieży pregnenolonu. Czyli kortyzol będzie zabierał ten cholesterol na jego produkcję, zamiast na produkcję na przykład innych hormonów. Co ciekawe, jeśli nasz organizm ma wyprodukować właśnie hormony i ma do wyboru testosteron albo kortyzol, to będzie produkował tylko jeden. Nie mogą być produkowane dwa naraz, więc jeśli my będziemy się bardzo dużo stresować i będziemy mieli bardzo wysoki poziom kortyzolu lub będziemy mieli dietę, która będzie wspierała właśnie wyrzucanie tego kortyzolu, czy będziemy mieli taki styl życia, który jest prokortyzolowy, to będziemy mieli zawsze problem z poziomem testosteronu oraz z całą gospodarką hormonalną. Wielu również myśli, że przeciwieństwem testosteronu jest estrogen, jednak, czyli ten kobiecy hormon. Jednak nie, prawdziwym przeciwieństwem testosteronu jest właśnie prolaktyna. Estrogen sprawia, że emocje, które odczuwamy, są po prostu ok, jest bardzo neutralny, jednak to prolaktyna sprawia, że jesteśmy właśnie płaczliwi, możemy się gorzej czuć, będziemy bardzo, bardzo cicho, nie będziemy chcieli się odzywać, nie będziemy wygadani itd., itd. Prawdziwym przeciwieństwem właśnie testosteronu jest prolaktyna i prolaktyna jest hormonem, którego nie chcemy mieć dużo jako faceci. Prolaktyna również sprawia, jej wysoki poziom, że nie mamy takiego pędu, nie mamy takiej werwy życiowej i nie mamy chęci zdobywania nowych rzeczy, co właśnie powoduje na przykład duży poziom testosteronu. Więc chcemy mieć wysoki testosteron i niską prolaktynę tak, abyśmy chcieli gonić za nowymi rzeczami, chcieli zdobywać ten świat i mieli super werwę do życia i byli prawdziwymi takimi mężczyznami. Więc przejdźmy do tematu, jak zwiększyć poziom testosteronu lub jak go utrzymać na bardzo wysokim poziomie. Więc zacznę przede wszystkim od wysiłku fizycznego. Wysiłek fizyczny będzie kluczowy do utrzymania wysokiego poziomu testosteronu. Podkreślam, będzie kluczowy. Niestety bez tego ten testosteron nam będzie spadać albo będzie spadać szybciej. Więc przede wszystkim chcemy zadbać o wysiłek fizyczny i treningi, które najbardziej podnoszą poziom testosteronu, to zdecydowanie treningi oporowe, czy inaczej siłowe. Czyli mówimy tutaj o ćwiczeniach na siłowni. Jeśli chodzi o treningi aerobowe, czyli mówimy o takim typowym cardio, czyli bieganie, rower itd., itd., to o ile u osób wysportowanych i szczupłych nie podnosiły one za bardzo testosteronu, raczej były dla niego neutralne, to o tyle u osób otyłych podnosiły testosteron bardzo mocno. Dlatego jeśli jesteś osobą wysportowaną, będziesz chciał się bardziej skupić właśnie na treningach siłowych czy oporowych. I tu też zdecydowanie najlepiej sprawdzały się treningi właśnie a la HIIT,
czyli po prostu treningi o bardzo wysokiej intensywności, które nie są długotrwałe. Również bardzo dobrze sprawdzałyby się tu ćwiczenia wielostawowe, czyli mówimy tutaj na przykład, jak robimy nogi, to robimy przysiady. Robimy właśnie ćwiczenia, gdzie pracuje wiele stawów, nie robimy samego na przykład bicepsa czy samego tricepsa, czyli tych odizolowanych. Oczywiście je też warto robić, ale jeśli mówimy o zwiększeniu poziomu testosteronu, to zdecydowanie lepiej sprawdzają się tutaj treningi właśnie siłowe, jednak z zaangażowaniem wielu stawów. I tutaj bardzo ważna kwestia, te treningi nie mogą być do upadku mięśniowego. Jeśli mówimy o wzroście masy mięśniowej, to faktycznie treningi do upadku mogą być dobre, jednak jeśli chodzi o poziom testosteronu, może być problem, bo mogą sprawiać, że będzie za duży wyrzut kortyzolu, czyli tego hormonu stresu. Najlepiej zdecydowanie pod kątem poziomu testosteronu sprawdzały się treningi, gdzie używaliśmy ciężaru od 30 do 80% maksymalnego ciężaru, jaki możemy podnieść, i robienie w miarę wielu powtórzeń, ale nie do odcięcia, nie do tego upadku mięśniowego, czyli nie do powtórzenia, kiedy już nie możemy go wykonać, kiedy mięsień przestaje nas już słuchać. Także ten moment, kiedy robimy już do upadku mięśniowego, przekłada się na bardzo wysoki stres i pod kątem budowy masy mięśniowej może być jak najbardziej ok, jednak trochę się to kłóci właśnie z poziomem testosteronu. Więc jak już jesteśmy przy wysiłku fizycznym, no to mamy kolejną kwestię, czyli nasza masa ciała. Bardzo, bardzo, bardzo ważnym w przypadku poziomów testosteronu jest to, aby utrzymać szczupłą sylwetkę. Dlaczego? Głównie dlatego, że nasza tkanka tłuszczowa magazynuje taki enzym jak aromataza. Aromataza przekształca testosteron w estrogeny, czyli w te hormony żeńskie. Więc im grubsi będziemy, tym tej aromatazy będzie więcej i tym więcej testosteronu będzie przekształconego w estrogeny. Im szczuplejsi będziemy, tym będzie mniej aromatazy, więc testosteronu więcej zostaje dla nas. I tak niestety jest, że im szczuplejsi będziemy, tym będziemy mieli po prostu więcej testosteronu. I działa to też w drugą stronę, że im mniej będziemy testosteronu, tym będziemy grubsi. A im grubsi będziemy, tym będziemy mieli mniej testosteronu. Jest to taki paradoks testosteronu, jednak trzeba na to bardzo, bardzo uważać, bo jest to temat kluczowy w przypadku utrzymania wysokiego poziomu testosteronu. I mówiąc na początku masa ciała, miałem na myśli głównie właśnie poziom tkanki tłuszczowej. Też nie mówię tutaj o schodzeniu do 6-7% tkanki tłuszczowej, jednak chodzi o to, żebyśmy nie byli po prostu otyli i nie mieli za dużo tej tkanki tłuszczowej. Zdecydowanie chcemy ją trzymać na niższych poziomach. Bycie szczuplejszym również pozwoli Wam zachować lepsze zdrowie, no i pomoże wyregulować całą gospodarkę hormonalną. I to nie tylko pod kątem testosteronu, ale również innych hormonów. I przechodzimy teraz do snu. I wiele osób mówi, że jak się nie będziesz wysypiać, to będziesz miał niski poziom testosteronu, nie będziesz miał werwy i tak dalej. Faktycznie tak jest, że były badania wykonane, gdzie ludzie spali, zniżyli sen z 8 godzin do 5 godzin dziennie i po tygodniu faktycznie te poziomy spadły średnio o 15%. Mówimy tutaj o poziomie testosteronu. Więc spadek jest nie taki duży, jednak on występuje. Jednorazowe zarwanie nocy nie wpływało tak mocno na testosteron. Mówimy tutaj o głównym takim niewyspaniu długoterminowym, długotrwałym, kiedy na przykład nie możemy się wyspać porządnie przez tydzień, dwa, trzy tygodnie. Wtedy faktycznie ten poziom testosteronu może spadać. Jednorazowe zarwanie nocek nie powoduje takich spadków testosteronu, także nie musicie się martwić, jeżeli w jedną noc musicie popracować dłużej lub po prostu ją zarwiecie, bo będzie Was budzić dziecko, czy będziecie mieli jakikolwiek inny powód, czy będzie to impreza. O jednorazowe zarwanie nocek nie musicie się martwić, dopiero długotrwałe niewyspanie może powodować spadki testosteronu. I nie neguję tutaj tego, że sen może zmniejszyć poziom testosteronu, jednak są czynniki, które będą tutaj ważniejsze i będą powodowały dużo większe wahania poziomu testosteronu niż właśnie sen. Więc jak już jesteśmy przy śnie, no to chciałbym tutaj poruszyć temat rytmu dobowego. Jeśli będziemy mieli wyregulowany rytm dobowy, zdecydowanie lepiej nam będzie utrzymać wysoki poziom testosteronu. Wyregulowanie rytmu dobowego bezpośrednio wpływa na oś HPA, czyli tą słynną oś pod wzgórze przysadka nadnercza. Rozregulowanie rytmu dobowego też powoduje zwiększenie poziomu kortyzolu przez cały dzień, czyli tego hormonu stresu. To też może powodować później w dłuższym terminie do wypalenia nadnerczy i kradzieży pregnenolonu, czyli ten testosteron, który powinien być produkowany z cholesterolu, nie będzie produkowany, bo będzie to miejsce zabierał właśnie kortyzol, czyli hormon stresu. Więc to jest bardzo ważne, aby trzymać ten rytm dobowy. Aby utrzymać rytm dobowy, no to wiadomo, nie trzeba mówić, że dobrze by było zawsze kłaść się spać o tej samej godzinie i budzić o tej samej godzinie. Jednak bardzo ważnym też tutaj będzie,
aby rano wyjść na słońce, wyjść na światło słoneczne, nawet gdy tego słońca nie ma, szczególnie nawet jak tego słońca nie ma, to wyjść właśnie na dwór i czerpać prawdziwe, pełne spektrum światła z dworu. Tak, przez szybę to nie działa i to też bardzo ważne, przez okulary czy przez soczewki też nie chcemy tego robić. Chcemy rano wyjść na światło, chcemy wyjść na dwór na przynajmniej te 10 minut, gołymi oczami po prostu popatrzeć gdzieś w stronę słońca. Nie bezpośrednio na słońce, bo nie chcemy sobie uszkodzić wzroku, jednak gdzieś tam w stronę słońca. To pozwoli właśnie z rana na wyprodukowanie się tych hormonów, w tym też testosteronu, bo jak wiemy, pomiędzy godziną 6 a 10 rano mamy największe właśnie wyrzuty hormonalne. Jest to okno hormonalne, kiedy te hormony się produkują. Więc chcemy wtedy uruchomić ten rytm dobowy i nie chcemy od razu patrzeć pierwsze co właśnie po wstaniu w telefon, bo w momencie, kiedy takie sztuczne niebieskie światło o bardzo nienaturalnym spektrum pada do naszych oczu, wtedy dla naszego organizmu to jest znak, że jest środek dnia i możemy to okno przeskoczyć, przez co znowu będzie bardzo wysoki poziom kortyzolu, a inne hormony będą leżeć. No i również tutaj kluczowe jest to, że o ile rano to spojrzenie w tego smartfona to jest jeszcze pół biedy, bo jednak rano chcemy mieć wysoki poziom kortyzolu, to wieczorem chcemy, aby ten kortyzol był jak najniżej. Chcemy już się wyciszać i powoli przygotowywać do snu. Jedną z takich rzeczy, które najbardziej wyrzucają kortyzol, jest właśnie to nienaturalne, sztuczne światło niebieskie z naszych smartfonów, LEDów, lampeczek, telewizorów itd., itd. Więc blokowanie tego światła niebieskiego na 3 godziny przed snem będzie bardzo korzystne pod kątem rytmu dobowego, regulacji wszystkich hormonów, obniżenia poziomu kortyzolu, wysypiania się, bo kiedy też niebieskie światło nie trafia do naszych oczu, to produkuje się i wydziela melatonina, czyli hormon snu. Hormon, który jest odpowiedzialny za to, aby sen był regenerujący, bo to, że ty idziesz spać, spoko, wstajesz rano, jest ok, to nie znaczy, że ten sen jest regenerujący i spełnia takie zadanie, jakie powinien spełniać. Aby dochodziło do takich rzeczy jak autofagia i apoptoza w nocy, czyli sprzątanie tych komórek i ich wymiana, to będziemy potrzebowali właśnie melatoniny, czyli tego hormonu snu. Więc blokowanie światła niebieskiego wieczorem na 3 godziny przed snem czerwonymi okularami jest bardzo, bardzo korzystne. Dalej przechodzimy do stresu. Wspomniałem już o stresie kilka razy w tym odcinku, więc nie będę tutaj powtarzał tego samego. Musimy uważać na stres. Jeśli będziemy się stresować przez cały dzień, będziemy się stresować rano, wieczorami i praktycznie przez cały dzień, to będziemy mieli wysoki poziom kortyzolu, a to będzie sprawiało, że testosteron nie będzie produkowany. Dlatego chcemy jak najmniej się stresować. Zresztą to też będzie definiowało naszą długowieczność. Wiadomo, że mamy pracę, mamy rodzinę, będziemy się stresować, to jest ok i nasz organizm jest na to przygotowany, jednak jak będziemy w tym stresie cały czas, to nie skończy się to dobrze, a wasz testosteron będzie leżał w podłodze. I nie mówię tu tylko o stresowaniu się jakimiś ciężkimi sytuacjami w życiu, tą pracą itd., itd. Mówię tutaj również o wyrzutach kortyzolu, kiedy robicie pewne czynności. I takim stresem właśnie jest wieczorne oglądanie telewizji. Takim stresem również jest nawet oglądanie horrorów wieczorem, co jest bardzo niekorzystne dla waszego snu i dla waszego zdrowia. To jest właśnie patrzenie w ekrany, patrzenie w sztuczne światło niebieskie. Stresorem również będą treningi, jednak te treningi chcemy robić, ale nie chcemy ich robić codziennie do upadku mięśniowego, czy dwa albo trzy razy dziennie nie chcemy robić tego treningu, bo może to wpłynąć niekorzystnie na nasz organizm. Tutaj wszystko również z umiarem. I oczywiście wszystko zależy, bo są zawodowi sportowcy, którzy trenują codziennie, bo muszą i faktycznie da się to poukładać i są na to sposoby. Jednak jeśli chcesz tylko zachować dobrą sylwetkę, dużo werwy do życia i wysoki poziom testosteronu, zdecydowanie treningi dwa razy dziennie to nie musi być dobry pomysł. Stresem również będą stany zapalne, więc jeśli będziesz miał prozapalną dietę, będziesz jadł rzeczy, na które jesteś uczulony lub będziesz jadł właśnie przetworzoną i beznadziejną żywność, to wtedy również jest to stres. Stres wpływa bezpośrednio na komórki Leydiga, czyli te komórki, które są właśnie w jądrach i są odpowiedzialne za produkowanie testosteronu. Dlatego na to trzeba bardzo, bardzo uważać. Więc teraz przechodzimy do diety.
Wiemy jedno, że niskotłuszczowe diety bardzo źle wpływają na gospodarkę hormonalną i na produkcję testosteronu. Jak już wcześniej wspomniałem, testosteron jest produkowany właśnie z cholesterolu i potrzebujemy go, aby hormony się produkowały. Dlatego niskotłuszczowe diety będą negatywnie wpływać na poziom testosteronu. Dalej przechodzimy do różnych zachowań, które mogą wpływać na poziom testosteronu. I pierwszym takim zachowaniem, czy pierwszą taką emocją, jest właśnie rywalizacja. Rywalizacja może bardzo mocno podnieść poziom testosteronu. Nie mówimy tutaj tylko o przegranej czy wygranej, mówimy tutaj o samym właśnie fakcie rywalizacji. Ona będzie podnosiła poziom testosteronu. Pewnie wielu z Was interesuje temat seksu i jak najbardziej seks ma ogromny wpływ na poziom testosteronu. I czy seks podnosi poziom testosteronu? W skrócie powiedziałbym tak, ale to zależy, bo tak naprawdę musimy rozbić seks na trzy rzeczy, tak? Czyli na samo pożądanie tego seksu, na uprawianie seksu i na orgazm. Czyli mamy te trzy rzeczy. I teraz uwaga, bazując na badaniach, ludzie, którzy oglądali seks, prawdopodobnie chodzi tutaj po prostu o oglądanie pornografii, ich poziom testosteronu zwiększał się o 10%. Jednak ci, którzy brali udział w tym seksie, czyli uprawiali seks, ich poziom testosteronu wzrastał o 70%. Czyli widzimy, że oglądanie seksu może podnieść poziom testosteronu, ale nie tak mocno jak właśnie uprawianie tego seksu czy uczestniczenie w nim. I teraz przechodzimy do orgazmu. No i tak, seks i orgazm nie obniżają poziomu testosteronu, jednak trzeba pamiętać, że orgazm sprawia, że będziemy mieli wyrzut prolaktyny, czyli tego hormonu, co jest przeciwieństwem testosteronu, przez którego możemy się czuć bardziej wyciszeni, możemy się czuć troszkę gorzej i nie będziemy mieli tego właśnie pędu i tej chęci zdobywania. Dlatego o ile sam poziom testosteronu nie powinien spaść, to musimy się liczyć z wyrzutem właśnie prolaktyny. Ale teraz uwaga, tu jest najciekawsza część tej imprezy, bo badania pokazały, że faktycznie seks zwiększa poziom testosteronu, ale wstrzymywanie się od orgazmu zwiększa go jeszcze bardziej. Sama abstynencja od seksu może podnieść już bardzo mocno poziom testosteronu, ale to, co podnosi poziom testosteronu najwięcej, to właśnie seks, ale bez orgazmu. I w takich przypadkach po tygodniu poziom testosteronu u niektórych osób wzrastał nawet o 400%, czyli czterokrotnie wyższy poziom testosteronu mieli osoby, które codziennie uprawiały seks, uczestniczyły w tym seksie, jednak nie dochodziło do orgazmu właśnie u nich. I teraz podkreślam, mówimy tutaj o panach. Mówimy tutaj o mężczyznach, nie mówimy tutaj o kobietach. Czyli podsumowując, seks może podnosić poziom testosteronu, ale abstynencja lub seks bez orgazmu mogą go naprawdę bardzo mocno wystrzelić i sprawić, że będziecie się czuli jeszcze lepiej, będziecie mieli jeszcze wyższy poziom testosteronu, co będzie działać dla Was, panowie, bardzo, bardzo korzystnie. Więc teraz porozmawiamy sobie o rzeczach, które obniżają poziom testosteronu, mogą go zwiększyć oraz o suplementach, które mogą poprawić Waszą właśnie gospodarkę hormonalną, a szczególnie podnieść poziom testosteronu. Więc po pierwsze, na pewno chcecie zadbać o oddech, ponieważ niedotlenienie może prowadzić do spadków testosteronu, spadków estrogenu i zwiększenia, i to bardzo dużego zwiększenia poziomu kortyzolu. Dlatego, jeśli ktoś ma problemy z jakimś bezdechem sennym, czy w ogóle z bezdechem, będzie chciał zadbać tutaj o porządne dotlenienie. Aby się porządnie dotlenić, możemy korzystać z komór hiperbarycznych czy z komór normobarycznych, możemy stosować oddechy Wim Hofa na przykład. Generalnie skupić się na tym, żeby oddychać bardzo, bardzo głęboko przez cały dzień i w momencie, kiedy sobie robicie na przykład przerwę od pracy, po prostu zrobić sobie kilka porządnych, głębokich wdechów i bardzo powolnego wydechu. Albo wejść sobie na YouTube'a, odpalić oddechy Wima Hofa i podążać sobie zgodnie z instrukcją. Poziom testosteronu może również podnieść zimna woda i ekspozycja na zimno. Do tego również saunowanie, gdzie w saunowaniu, o ile same jądra nie lubią ciepła, to musicie pamiętać, że jądra nie lubią ciepła. Prosty przykład jest taki, że jak zauważcie, że jak jest Wam gorąco pod kołdrą, panowie, no to pierwsze co, to patrzycie, jak tu odsłonić właśnie jajka, ponieważ jądra bardzo nie lubią ciepła. Jednak sauna, a później gwałtowne schłodzenie może podnieść poziom testosteronu. I patrząc na badania, o ile sama sauna niekoniecznie musi podnosić poziom testosteronu, o tyle porządne schłodzenie się po ogromnej ekspozycji na ciepło daje niesamowite efekty pod kątem właśnie poziomu testosteronu. Więc jak najbardziej zimna woda, morsowanie, saunowanie i po saunowaniu porządne schłodzenie się będzie w
pozytywnie wpływać na Wasz poziom testosteronu. Więc przejdźmy do suplementów, które mogą Wam pomóc utrzymać wysoki poziom testosteronu lub go podnieść. Pierwszym jest cynk. Chcemy mieć wysoki poziom cynku, ponieważ cynk szczególnie jest potrzebny do przekształcenia testosteronu właśnie w dihydrotestosteron, czyli tą bardziej androgenną formę. I tu musimy uważać szczególnie na przetworzoną żywność i na kwas fitynowy czy kwas fitowy, jak to woli, ponieważ on bardzo, bardzo może obniżyć poziom właśnie cynku, on wypłukuje cynk z organizmu, a jak nie będzie cynku, to testosteron będzie niżej i testosteron również nie będzie zamieniany właśnie w dihydrotestosteron, czyli tą bardziej anaboliczną, bardziej androgenną formę, która jest dużo silniejsza i dużo mocniejsza od zwykłego testosteronu, a jak tego nie będzie, no to oczywiście będziemy się gorzej czuć i w końcu ten testosteron zacznie spadać. Dalej mamy magnez. Magnez blokuje wiązanie testosteronu przez globuliny wiążące hormony płciowe, a to sprawia, że tego testosteronu będziemy mieli więcej. Magnez również sprawi, że nasze mięśnie będą lepiej pracować, a może nam nawet się obniżyć ciśnienie krwi, bo jedną z przyczyn wysokiego ciśnienia krwi jest właśnie brak magnezu. Magnez również spożywany na noc może sprawić, że podniesie się hormon wzrostu, wyciszy Was i będzie Wam się zdecydowanie lepiej spało, a sen będzie bardziej regenerujący. Dalej mamy bor. I bor bardzo sprzyja właśnie wytwarzaniu testosteronu z cholesterolu. Plus bor obniża stężenie białka SHBG, które właśnie wiąże testosteron. Dalej mamy witaminę D. I o ile nie mamy badań, które jasno pokazują, że wysoki poziom witaminy D sprawia, że nasz testosteron wystrzeliwuje w kosmos, takich oczywiście nie ma, jednak witamina D bierze udział w wielu procesach w Waszym organizmie, jest kluczowa do utrzymania odporności i również wpływa na poziom testosteronu. Aby mieć wysoki poziom witaminy D, chcemy jak najwięcej przebywać na słońcu, całą naszą gołą skórą i bez okularów, bez soczewek, bez niczego, tak aby się nie popalić i aby ta witamina D była tworzona w jeszcze większych ilościach i żeby również melanina chroniła naszą skórę, więc nie chcemy używać okularów podczas opalania ani żadnych filtrów SPF. Witaminę D również możemy suplementować. Przede wszystkim dobrze by było zbadać Wasz poziom witaminy D3, czyli badacie w laboratorium 25-OH-D3 i sprawdzacie sobie, jaki macie poziom i powoli wprowadzacie suplementację i po miesiącu znowu badanie i znowu badanie, tak aby sprawdzić, jakie dawki służą Wam najbardziej. Poziom witaminy D3 może być spokojnie w okolicach 100 i będzie to bardzo pozytywnie na Was wpływać. Jeśli jest na przykład okres zimowy, nie chcecie się suplementować, można również skorzystać z solarium. Solarium również podniesie Wasz poziom witaminy D3, jednak trzeba pamiętać, że mamy wiele badań, że solarium jest szkodliwe, jeśli chodzi o skórę, ponieważ w solarium mamy 100% światła UV, które pada na naszą skórę. I w przeciwieństwie do słońca, bo ile faktycznie 100% UV może niekorzystnie wpływać na skórę, no to słońce zaledwie wytwarza około 5% tego światła właśnie UV, dlatego słońce będzie dużo bezpieczniejsze niż taki zabieg w solarium. Dalej mamy kreatynę, jeden z najlepszych suplementów, najbezpieczniejszych, najlepiej przebadanych właśnie na świecie i kreatyna będzie pomagała przechodzeniu właśnie z testosteronu na dihydrotestosteron, czyli tą bardziej androgenną, anaboliczną formę. A właśnie ten dihydrotestosteron, czyli DHT, wpływa na Wasze owłosienie, wpływa na masę mięśniową, a również wpływa na wielkość. Kreatyna również uczestniczy właśnie w produkcji ATP, czyli adenozynu trifosforanu, czyli energii w naszym organizmie, dzięki czemu też jest super suplementem, który pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu energii w ciągu dnia i również jest stosowany przez wiele osób jako po prostu środek nootropowy, który sprawia, że mózg pracuje lepiej. Także kreatyna jest to jeden z najbezpieczniejszych, najlepiej przebadanych suplementów i polecałbym używać tutaj właśnie monohydratu kreatyny, czyli najprostszej i najtańszej formy kreatyny. Ona się sprawdza zdecydowanie najlepiej i nie obciąża aż tak Waszego portfela jak inne. Dalej przechodzimy do ziół i mamy tutaj klasyka, czyli buzdyganek naziemny, czyli Tribulus terrestris. Nie dokopałem się do wielu badań, które ewidentnie wskazują na ogromne wyrzuty testosteronu po stosowaniu buzdyganka. Wręcz bym powiedział, że wyniki badań są mieszane. Jedne pokazują, że nie zwiększą poziomu testosteronu, inne pokazują, że zwiększa i to znacznie. Jednak z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że Tribulus bardzo fajnie działa. Oczywiście nie na każdego, dlatego musicie sobie przetestować właśnie ten suplement. Później mamy Fadogia agrestis i Tongat Ali. Te dwa suplementy w połączeniu dają niesamowite wyniki i niesamowite rezultaty pod kątem właśnie poziomu testosteronu. A mogę powiedzieć, że właśnie Fadogia agrestis
sprawia, że puchną Wam jądra. Oczywiście puchną w przysłowiu, one po prostu się zwiększają. A tym samym im większe mamy jądra, tym więcej komórek Leydiga i tym więcej może nasz organizm wytworzyć testosteronu. Dalej mamy makę, która również może wpłynąć na poziom testosteronu i te cztery zioła w połączeniu razem mogą dać takiemu 40-50-latkowi drugą młodość. Nieraz widziałem, jak zmienia się całkowicie podejście do życia i ta werwa, jak ona eksploduje wręcz po użyciu właśnie tych czterech ziół. Także zdecydowanie te cztery zioła wpływają genialnie na tą werwę i na poziom testosteronu. Dalej mamy aszwagandę. Aszwaganda jest adaptogenem. Adaptogeny, czyli związki, które adaptują nas do jakiegoś stresu. I aszwaganda może bardzo mocno wpłynąć na obniżenie poziomu też kortyzolu, co tym samym wpłynie na większe możliwości organizmu do produkcji właśnie testosteronu. Także jak najbardziej można z aszwagandy korzystać, aby podnieść poziom testosteronu. Dalej mamy kozieradkę i tutaj badania pokazały, że stosowanie kozieradki, ekstraktu z kozieradki w ilości 250 do 500 mg dziennie przez 2-3 miesiące może faktycznie podnieść poziom testosteronu. Więc jeśli chcecie korzystać z kozieradki, jak najbardziej możecie ją suplementować właśnie w formie ekstraktu. W przypadku kozieradki bardzo ważne jest to, że najnowsze badania pokazały, że ten efekt kozieradki nie jest taki oszałamiający, szczególnie w przypadku sportowców, więc jak najbardziej można z tego korzystać, jednak tu nie spodziewajcie się Bóg wie jakich efektów. Więc teraz przejdźmy do rzeczy, które mogą obniżać poziom testosteronu. I w pierwszej kolejności są to leki. I lekami, które znacząco obniżają poziom testosteronu, to są właśnie statyny i leki z grupy glikokortykoidów. Dalej na obniżenie poziomu testosteronu i na podbicie poziomu estrogenów może wpływać bisfenol A czy BPA, czyli to, co jest w plastiku. Im więcej będziemy spożywać rzeczy z plastiku, a już nie mówiąc o tym, że jak będziemy go mocno podgrzewać i jak będzie się zmieniać temperatura tego plastiku, czyli mówię tutaj o wodzie, która leżała w samochodzie lub była podgrzana ta butelka z wodą, lub przyszedł Wam catering i wrzucacie to pudełeczko plastikowe z tym jedzeniem do mikrofalówki. Takie rzeczy będą obniżać Wasz poziom testosteronu i sprawiać, że poziom estrogenu się podniesie, czyli tych kobiecych hormonów, co też sprawi, że będziecie łatwiej tyć, będziecie się gorzej czuć i zacznie się fala problemów. I tym samym przechodzimy do sztucznych estrogenów, czyli mówimy o ksenoestrogenach czy fitoestrogenach. I takie estrogeny znajdziecie właśnie w przetworzonej żywności, w żywności wege, w teflonie. Jeśli będziecie smażyć na patelni teflonowej, teflon wydziela właśnie masę takich sztucznych estrogenów. Ksenoestrogeny również znajdziemy w chemii domowej, czyli w tych wszystkich środkach czyszczących i w takich zapachach. Również w sztucznych zapachach, w tych sztucznych kolorowych świeczkach również znajduje się masa ksenoestrogenów. Jeśli będziemy tym oddychać, bardzo możliwe, że będzie to powodowało spadki testosteronu. I te ksenoestrogeny również znajdują się w kosmetykach, których używamy na co dzień, w antyperspirantach, dezodorantach, a również w odświeżaczach powietrza. I tak przez nos dużo ksenoestrogenów właśnie dostaje się do naszego organizmu, co powoduje rozchwianie gospodarki hormonalnej. Nasze receptory estrogenowe u mężczyzn będą odbierać, że jest za dużo estrogenu, testosteron będzie spadać, a my będziemy się dużo gorzej czuć, będziemy się zachowywać trochę bardziej kobieco i będziemy przyjmować takie cechy sylwetki kobiece, jak na przykład ginekomastia, czyli powiększone suty i obtłuszczanie się tu w okolicach sutków, czy właśnie jakieś dziwne boczki, no i przede wszystkim tycie w okolicach właśnie bioder i ud. Wiem, że dużo osób uważa, że olej lniany jest zdrowy i wiele osób z niego korzysta. I owszem, zgadzam się jak najbardziej, jednak mężczyźni nie mogą przesadzać z ilością oleju lnianego, ponieważ olej lniany w nadmiarze może powodować spadki testosteronu. I uwaga, jeśli spożywacie olej lniany, to najlepiej go spożywać z pierwszego tłoczenia na zimno, jak najszybciej po wytłoczeniu. Taki olej traci bardzo dużo swoich właściwości już 2 godziny po wytłoczeniu, dlatego taki sklepowy olej, gdzie nie wiecie jak był transportowany, w jakiej temperaturze był transportowany, bo taki olej lniany może już oksydować w temperaturze 40 stopni w górę, dlatego na to trzeba bardzo, bardzo uważać i najlepiej kupić sobie prasę do oleju i taki olej z lnu tłoczyć i od razu dodawać na przykład do Waszej ulubionej sałatki, ale świeżo po wytłoczeniu. Sklepowe oleje lniane, osobiście bym ich unikał. No i tutaj nie chcę się powtarzać, ale brak snu, słabe wysypianie się, słaba regeneracja,
Plus do tego brak ćwiczeń, ekspozycja na sztuczne światło niebieskie wieczorami może bardzo mocno obniżyć poziom testosteronu. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji tego kanału, do komentowania, dawania łapek w górę, jeśli materiał Wam się podobał. No i oczywiście zadawania pytań w komentarzach. Zachęcam Was również do odwiedzenia naszych profili społecznościowych. Mówię tutaj głównie o Instagramie Inna Medycyna. No i o Twitterze, który jest teraz X-em, a nie Twitterem. Również Inna Medycyna, gdzie znajdziecie codziennie dużo, dużo fajnych informacji, których nie jesteśmy w stanie publikować na YouTubie. Dlatego obserwujcie nasze profile społecznościowe, bo jest tam dużo fajnego mięsa, praktycznie prawie codziennie wrzucane, także możecie stamtąd wiele, wiele wyciągnąć. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.